Możesz ten instrument, wiesz, wpiąć na przykład w wzmacniacz i nagrać go w faktycznej, fizycznej, fizycznej przestrzeni. Użyć swoich efektów, cokolwiek, nie? I to jest, wchodzi tutaj bardzo duża personalizacja, podczas gdy wtyczki cyfrowe, Zwłaszcza te modelujące są często modelem jednego syntezatora. Wszyscy na świecie gramy na jednym syntezatorze, nie? Który, ma, który możesz potem przetworzyć za pomocą jakichś wtyczek. I, albo nawet też i przetwarzania analogowego stricte, nie? że przepuścisz to przez jakiś preamp, albo też możesz wypuścić to na monitor i nagrać ambienty w ogóle z pomieszczenia. Nie? Liczy się tylko efekt końcowy. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie, że ty pomagasz muzykom w tworzeniu. Bo spotkałem się z różnymi podejściami do tego, jak podchodzą do tego producenci, czy, czy aranżerzy, czy, czy mikserzy i tak dalej. Niektórzy podchodzą do tego tak, że dostają jakiś produkt, który później przetwarzają, a niektórzy właśnie tak jak ty mówią, że pomagają w tej twórczości. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cierpienia młodego muzyka. Z tej strony Jędrzej Wołk i mam dzisiaj niezwykłego gościa. Drogi gościu, czy mógłbyś się nam przedstawić? Cześć, cześć Jędrzej, cześć wszystkim. Nazywam się Kuba Kutera. No i jestem ogólnie muzykiem, ale. moje życie poprowadziło mnie do tego, że jestem teraz producentem muzycznym. Tak w jednym zdaniu mógłbym powiedzieć tak. Bardzo się cieszę, że zgrabnie w jednym zdaniu to ująłeś, ale moje pierwsze pytanie do ciebie tak. to jest właśnie to. Chciałbym, żebyś troszeczkę się rozwinął na temat tego, co robisz, gdzie cię można znaleźć, jak z tobą zacząć współpracę. No, najlepiej mnie znaleźć na mediach społecznościowych albo poprzez muzykę, którą, którą, przy której pracuję. A zajmuję się no, tak naprawdę wszystkim, co. Co można nazwać muzyką, bo prymalnie jest to tworzenie mm, lub pomaganie tworzenia w tworzeniu muzykom ich twórczości. Mm, ale to jest bardzo, mm, bardzo szeroki temat i w ogóle to się, cza, czasami to jest pomoc w pisaniu, czasami to jest tylko mastering. Nie? To jest bardzo, bardzo szerokie pole i w tym wszystkim bardzo skupiam się na tym chyba, żeby zawsze była pusta kartka mając jakąś ilość narzędzi i wiedzy odnośnie tego, co chcemy osiągnąć, co zrobić. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie, że ty pomagasz muzykom w tworzeniu. Bo spotkałem się z różnymi podejściami do tego, jak podchodzą do tego producenci, czy, czy aranżerzy, czy, czy mikserzy i tak dalej. Niektórzy podchodzą do tego tak, że dostają jakieś produkt, który później przetwarzają, a niektórzy właśnie, tak jak ty, mówią, że pomagają w tej twórczości. Akurat mi to jest dużo, dużo bliższe podejście. Jak myślisz, czy to wynika z tego, że ten twój background jest, że tak jak powiedziałeś na początku, że ty przede wszystkim jesteś muzykiem? Tak. To, to wynika głównie z tego, aczkolwiek pomoc w tworzeniu też, też nie, nie znaczy, że nie dostaje na przykład czasami materiału na przykład do miksu i się okazuje, że trochę wracamy się wcześniej. Nie? Więc. Um, myślę, że głównie um, chodzi o to, że chodzi o, to, o wyczucie tego, co, je, co jest potrzebne, żeby zrobić. Nie? I jeżeli to wiemy to... Właśnie, jeżeli mamy wystarczająco dużo informacji, jeżeli wiemy, dogadamy się, co chcemy zrobić, to to w tym momencie staje się tą produkcją. Czasami to jest z, tylko nagranie w jakiś kreatywny sposób, czasami to jest wymyślenie piosenki od podstawowego pomysłu, a czasami to jest ym, y, taki produkomiks, nie? że cofasz się troszeczkę wcześniej i y, podrasowywujesz pewne elementy, żeby y, Mógłbym troszeczkę doprowadzić to bliżej jakiejś konkretnej wizji, którą ma artysta w danym. Też jestem ciekaw, bo Robert Pawlus, nam obu znany, tak. jako też Rob Woods niektórym, on ma taki system pracy jako producent, że on bardzo często bierze ten utwór i rozkłada te klocki jeszcze raz i na przykład twórcy. No, proponuje, żeby, żeby coś tam zmienić, skrócić coś. Ingeruje po prostu nie tylko w to, jak utwór brzmi, ale też w jego, w jego całe ustawienie po kolei i często też w tekst. no Bo siłą rzeczy, jeżeli proponuje ci, tak. żebyś skrócił jakąś zwrotkę, no to, to in ingeruje też w tekst. Czy ty też tak robisz? Tak. Ale to wszystko odbywa się. To jest kwestia wyczucia. Gdzie jest Twoja rola? Jakie masz pole do działania, bo koniec końców to jest muzyka ludzi, z którymi współpracuję. To nie jest moje. I zazwyczaj tutaj dochodzimy do kompromisu łatwo i szybko, ale im bardziej jestem w stanie wejść w cały pomysł na i w całą intencję dowiedzieć się, co chcesz powiedzieć, tym łatwiej jest. łatwiej jest po prostu do tego dojść. I czasami czasami to się wiąże z tym, że wiesz, czasami ktoś przychodzi z gotowym projektem, na przykład w Abletonie, i tam na przykład dużo rzeczy, rzeczy działa. Nie? No to zastanawiamy się, okej, okay, co możemy zrobić, żeby. Podchodzimy do tego trochę bardziej zadaniowo. A czasami to są porozrzucane w ogóle gdzieś pomysły. Jeżeli czuję, że w tym na przykład, w tej układance, która jest gotowa, rzeczy ze sobą w mojej ocenie, bo to jest wszystko też bardzo subiektywne, nie? w mojej ocenie się gryzie, to mogę coś zaproponować. Nie? No i wtedy zaczynamy działać. Najważniejsze jest, żeby sobie zadać bardzo ważne pytanie, co chcę powiedzieć i komu. Słyszałem właśnie, bo akurat nie mieliśmy jeszcze okazji współpracować na polu muzycznym, ale Kuba z zespołu co opowiadał mi, że bardzo zrobiło na nim duże wrażenie to, że dużo rozmawialiście w trakcie, w trakcie wspólnej pracy. Tak. że To jest coś takiego, co odróżnia ciebie od innych producentów czy też generalnie ludzi związanych z tą techniczną stroną tworzenia utworów, z którymi oni współpracowali wcześniej. I Chciałem Cię zapytać o to, czy to jest zawsze tak, że Wy dużo przegadujecie, czy, czy Ty masz czasem takie zlecenia, że dostajesz jakiś utwór, prosisz tylko o utwory referencyjne, jak, jak chcielibyśmy, żeby to zabrzmiało, i już dalej nie ma tego kontaktu, tylko robisz to zupełnie. Nie, kontakt jest zawsze. Przynajmniej ja, ja hmm, czuję, że muzyka dla mnie jest bardzo społeczną rzeczą, opierającą się na Słuchaczu, odbiorcy i też kontakcie artystów z tobą. I to jak wiadomo, że zawsze komunikacja jest bardzo ważna. Czasami się wie więcej rzeczy na początku, czasami się wie tych rzeczy mniej. Zależy też, jak bardzo konceptualnie do wszystkiego podchodzimy. Nie? Ja. Staram się tak ułatwić artystom ten proces, żeby nie robić kroków w tył. I tutaj komunikacja bardzo się. Bardzo się przydaje, bo dla mnie coś, co brzmi matowo, na przykład, może być zupełnie innym matem, niż na przykład, ty to słyszysz. Nie? Więc rozmawiamy. Słuchamy razem muzyki, spotykamy się na próbach. W zależności właśnie, w zależności od tego, co, co, co kto oczekuje. Nie? Mam, wiesz, ja jestem też. Ja zacząłem swoją taką pracę bezpośrednio w produkcji odbycia realizatorem studyjnym. Więc u mnie to się. Ja równolegle rozwijałem gdzieś tą twórczą stronę tego takiej współpracy, ale równocześnie też realizowałem. Po prostu nagrania. Byłem czy stricte realizatorem, ale ucząc się też tego, tego fachu ogólnie, będąc asystentem w różnych miejscach, zobaczyłem, jak duży wpływ ma samo źródło i, i to, co chcesz w ogóle przekazać, to, co chcesz powiedzieć, w jaki sposób grasz. Wiesz, to jest takie wchodzenie coraz głębiej w tą tą Króliczą norę, nie? Czasami, czasami po prostu jest łatwiej spróbować to przegadać i sobie na przykład spisać, pozbierać inspiracje, bo wtedy w ogóle masz coś takiego, że sam wiesz, masz, robisz takie notatki nie? i potem cały proces idzie względnie do przodu. Nie? Oczywiście zawsze się pojawiają trudności, bo zawsze tak jest, jesteśmy ludźmi, ale wtedy mamy o wiele większe zaufanie do siebie, o wiele większą pewność tego, że dążymy ku jakiemuś celowi, i wtedy to jest bardzo, bardzo cenne. Ta, znaczy to budowanie komunikacji wtedy jest bardzo cenną sprawą. Super. Myślę, że zakończymy tę tak. część wstępną w tej chwili, tak. dlatego że zaprosiłem cię po to, żebyśmy porozmawiali. O temacie, który chyba nigdy się jeszcze nie pojawił w tym podcaście, mimo że tak jak ci wspominałem przed nagraniem, nagrywamy już odcinek numer 169. No i chciałbym właśnie podpytać Cię o to, jaka jest twoja, jakie jest Twoje spojrzenie na, na temat tej odwiecznej, a właściwie to nie odwiecznej, ale walki, która teraz się toczy między analogiem a cyfrą. Z mojej perspektywy mamy jeden kraniec spektrum, gdzie mamy zespoły, na przykład folkowe, nagrywające tylko i wyłącznie instrumenty żywe, na setkę jeszcze najczęściej i, i wypuszczające to w takiej formie, że mamy tylko jakiś delikatny mix, master i tyle. A po drugiej stronie mamy producentów czy też zespoły, które robią wszystko in the box, nagrywają w ogóle żywych instrumentów i tak naprawdę jedyne nagranie, które trzeba zrobić, to jest wokal, a też nie zawsze, bo, bo można używać na przykład sampli. Tak. Jakie jest twoje spojrzenie na to? Myślę, że jedno i drugie jest w stu procentach słuszne. Wszystko zależy od tego, jaką muzykę robisz. Co chcesz... Po raz kolejny mogę powiedzieć. Co chcesz osiągnąć? Każde narzędzia, każde narzędzie jest OK. Nie ma... Nie potrafię nie potrafiłbym powiedzieć, że czy analog jest lepszy od cyfry, albo cyfra jest lepsza od analoga. Żyjemy w czasach, w których to świetnie ze sobą współgra i to jest kwestia wyczucia, kiedy potrzebujesz użyć nie wiem taśmy na przykład a kiedy, kiedy komputera. Też żyjemy w czasach, w których. Paradoksalnie analog się chyba ma najlepiej od, od zawsze. Tak naprawdę on jest już pod strzechą. To już nie jest bardzo ekskluzywna technologia, że wiesz, że mikrofony, dobre czy preampy są totalnie niedostępne, bo ma to nie wiem, trzy studia w tym kraju i musisz tam pojechać. Można naprawdę sobie zbudować swój własny mały taki setup za relatywnie osiągalne pieniądze. Po prostu to robić. I w tym wszystkim wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby podchodzić do tego krytycznie, ale tak krytycznie pod kątem oceny, że co mi się podoba? Czy słyszę różnicę? Bo jak jej nie słyszę, to to nie ma znaczenia. Nie? I, no i, I z tego potem wychodzi um, taka myśl, że. Czy nie wiem, faktycznie potrzebuje nagrać coś na setkę w, w dużym studiu i nagrać to na taśmę. To wszystko wiąże się w ogóle z tak z dużą ilością zmiennych, że wiesz można pójść na hura do dużego studia i się w ogóle wyjść z niczym. No bo okazuje się, że to totalnie nie jest to ten sposób pracy. Nie? No ale analog miał być lepszy. Nie? Z drugiej strony. Możesz podejść do tego w taki sposób, że masz komputer i chcesz zrobić wszystko na komputerze, no ale jednak okazuje się, że brakuje czegoś, nie wiem, przestrzeni, jakiegoś takiego spontaniczności, kooperacji pomiędzy ludźmi, takiego głębszego zastanowienia się nad tym, bo cyfrowe narzędzia też mają w sobie ogromną wolność. I ogromną nieskończoną ilość w ogóle możliwości. I to jest miecz obosieczny, nie? że po prostu trzeba, trzeba, trzeba się po prostu w siebie wsłuchać i, i temu ufać i, i próbować. Do tego mie miecza obosiecznego, to no, warto tutaj powiedzieć o tym, bardzo dużo ludzi o tym mówi, że taka największa, jedna z największych prawd ludzi pracujących kreatywnie, to jest to, że brak ograniczeń powoduje, że nie zrobisz nic. Tak. Musisz działać w jakichś ramach, bo bez tego po prostu tych, tych możliwości jest za dużo. Tak. Nawet jeżeli nie masz tych ram nałożonych z góry, to musisz sobie sam je nałożyć i w ramach tego działać, no bo bez tego po prostu nie kończy się rzeczy, a często nawet nie zaczyna. Tak. Tak. E, powiedziałeś o tym, że nie byłbyś w stanie wskazać, czy analog czy cyfra jest lepszy, ale ja bym chciał troszeczkę głębiej wejść w to mm. pytanie i zapytać cię, w czym analog jest lepszy od cyfry? Właśnie to zależy. <grym> Jeżeli miałbym powiedzieć, w czym analog na przykład jest lepszy od cyfry, to na pewno lepiej się sprawdza w organicznej pracy nad muzyką. I w wyciągnięciu detali i w budowaniu głębi, przestrzeni, um, jakichś planów, kolorów i tak dalej, bo um, znaczy takie, wiesz, no nie wiem, chociażby przedwzmacniacze cyfrowe, takie w internecie, znaczy one są analogowe, ale razem sprzężone z um, przetwornikiem. Um, one są zazwyczaj bardzo czysto, czyste, jednowy jednowymiarowe. Um, jeżeli chcesz zrobić... Um, nagranie, które ma w sobie um, głębie i wszystkie rzeczy pracują, to na, po, jeszcze pomijając w ogóle poziom instrumentu i wykonania, tak um, na tym możesz zbudować coś, co w ogóle brzmi pełnie. I to ogólnie dzieje się od razu, jeżeli umiesz korzystać z tych narzędzi. Um, największą jednak cechą taką, którą, za którą ja lubię analogowe um, urządzenia jest to, że one są trochę jak ludzie, że wymagają czasu, więcej cierpliwości i my trochę działamy w naszym naturalnym tempie wtedy. Um, niejednokrotnie wymagają od ciebie też podjęcia decyzji, że okej, okay, no chcemy, żeby to tak brzmiało, no to, to już tak brzmi, potem masz to w trakach, nie zrobisz Ctrl-Z, nie? Um, co jest trochę przerażające czasem, wiem, że potrafi być, ale z drugiej strony jest bardzo uwalniające, bo okazuje się, no podjąłem tą decyzję wcześniej, czy podjęłam, tak, i um, to była jakaś stopklatka. Bardzo lubię to porównywać w ogóle do fotografii analogowej, um, bo to jest łatwo sobie zobrazować. Czym się różni analog od cyfry? A ja chciałem Ci zadać pytanie, czy bo ja zawsze jak myślę o tym temacie, to przede wszystkim przychodzi do mnie to, że z mojej perspektywy analogowe rzeczy, analogowe instrumenty, analogowe sprzęty... Tak. Są bardziej inspirujące od cyfrowych, tak. bo po prostu po pierwsze masz je przed sobą. No one często gdzieś tam są wystawione, na przykład siedząc w studiu, e, i możesz zawiesić na, na którymś z nich wzrok, może ci przyjść jakiś pomysł. E, czy ty też tak masz? Tak, zdecydowanie. To jest właśnie kolejny też wymiar tego, ta iskierka. Ehm, że tu już mówimy też często o instrumentach nie? analogowych. Ehm... Że one są w pewnym sensie odbiciem ciebie. I ja notorycznie widzę to w studiu, że um, mam, mam tych instrumentów całkiem sporo. Um, jeżeli myśleć o fizycznych instrumentach. Um, I pojawia się, czas, często jest tak, że nie wiem, wystarczy, że to jest ten dzień, i ktoś zacznie grać na czymś i to jest to. Jest to. I w ogóle od tego się zaczyna. Um, to jest takie bardzo realne, takie bardzo um, uziemiające doświadczenie, że dotykasz czegoś, grasz, używasz dużej ilości zmysłów, nie tylko wzroku i patrzysz na ekran i masz myszkę. Nie? Jest to o wiele bardziej takie doświadczenie, w którym zaglądasz w głąb siebie i ta ekscytacja, jej podtrzymywanie yy, za pomocą no, między, innymi też, między innymi też tego, sprawia, że ludzie będą z tego korzystać, korzystają, korzystali, korzystają i będą z tego korzystać. Idąc dalej w tym temacie, myślałem też o tym, jaki jest powód używania fizycznych syntezatorów mhm. w tej chwili. I tak z tego, co mówisz, to teraz przychodzi do mnie, że to może być właśnie ten powód, ten, ta kwestia dotknięcia tego fizycznego obcowania z tym instrumentem, a nie tylko podpięcia po prostu klawiatury do, do komputera i i spoglądania na ekran. Tak, jesteś bardziej obecny ogólnie. W tym, w tym procesie, takim bardziej analogowym, jesteś bardziej po prostu obecny. I to słychać w muzyce. Trzeba pamiętać też o tym, że każdy instrument, nie wiem, dajmy nawet, weźmy na przykład starszy, tak? 50-letni syntezator. On 50 lat, 50 lat temu był wyprodukowany i różne warunki środowiskowe i jego użytkowanie i starzenie się samych elementów sprawiają, że on brzmi jakoś. E, brzmi wyjątkowo. E, jak postawi, znalazłbyś drugie, drugi taki sam model, to mogłoby się okazać, że one się tak ciutkę różnią, tak, ale tak ciut. Ale czasami to ciut sprawia, że w ogóle oczy, się, w ogóle oczy ci się otwierają i wszystko iskrzy. E, e, I to prowadzi do, do kolejnych działań. Druga rzecz jest taka, że Możesz ten instrument, wiesz, wpiąć na przykład w wzmacniacz i nagrać go w faktycznej, fizycznej, fizycznej przestrzeni. Użyć swoich efektów, cokolwiek, nie? I to jest, wchodzi tutaj bardzo duża personalizacja, podczas gdy wtyczki cyfrowe, Zwłaszcza te modelujące są często modelem jednego syntezatora. Wszyscy na świecie gramy na jednym syntezatorze, nie? Który, ma, który możesz potem przetworzyć za pomocą jakichś wtyczek. I, albo nawet też i przetwarzania analogowego stricte, nie? że przepuścisz to przez jakiś preamp, albo też możesz wypuścić to na monitor i nagrać ambienty w ogóle z pomieszczenia. Nie? Wszystko właśnie zależy od tego, bo to też mi się zdarzało, nie, że na przykład miałem. Cudowne brzmienie yy, z syntezatora cyfrowego, które zrobiło takie wow! I tylko brakuje, no dobra, brakuje nam tego, i w ogóle potem zrobiliśmy, yy, nie wiem, przepuściliśmy to przez wzmacniacz, i, i to nam robi wiesz, kolejne wow! Yy, I co jest lepsze? No, no, liczy się tylko efekt końcowy. Nie, nie, ma, nie ma tutaj, mm, nie ma tutaj wyznacznika, co jest lepsze. Po, po raz kolejny. Czy gorsze, ja już tak tylko kończąc, ostatnim zdaniem, to że w fizycznych syntezatorach widzę też coś takiego, podobnie jak z, nie wiem, z echami taśmowymi, że cyfra jest bardzo blisko, ale jest jeszcze właśnie ten, ta kwestia, nie wiem, preampu, tego. Samego, samego, samych fizycznych elementów, które wpływają na to, że ten dźwięk potrafi być głębszy. To trzeba, wiadomo, to trzeba usłyszeć. Ja tu sobie mogę mówić, że to jest głębsze, ale to może być, komuś się wydać, że to jest trochę audio wudu nie? Ale, um, ale jest coś w, w tym brzmieniu, że um, tych fizycznych instrumentów, że ono się wydaje głębsze. Nawet jeżeli jest mono, nie ma tam żadnego stereo, to że ten dźwięk jest wielowymiarowy. No to myślę, że to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy z Ewą w ostatnim odcinku o tym, dlaczego książki nie zostały nigdy wyparte przez elektroniczne ich odpowiedniki mhm. i że tutaj tak naprawdę konsumujesz tę samą treść. Tak ale masz tutaj jeszcze kwestię dotyku papieru, masz kwestię zapachu mm. papieru i tak dalej. No i tutaj myślę, że to też może być coś podobnego. Chciałem tutaj tylko y, szybką historyjkę jedną wtrącić, bo tak sobie teraz uświadomiłem, że chyba najfajniejsze brzmienie organowe, jakie kiedykolwiek uzyskałem na jakimkolwiek nagraniu, y, to było wtedy, kiedy w studiu Odbiornik w Obornikach Śląskich u Jacka Maciołka y, nagrywaliśmy... Nie pamiętam, co to był za numer, ale przed studiem miał wystawiony... Y, bo to był syntezator, może to były organy elektroniczne, nie mam pojęcia, ale pamiętam, że nazywało się Tiger, Miał wielkiego tygrysa narysowanego. Ja on mówi: Co ty taki fajny instrument tutaj wystawiasz? On mówi: Nie, co to, to zabawka dla dzieci, jakaś totalna. Nigdy tego nie użyłem, trzeba to sprzątnąć. Ja mówi: Nie, dawaj do środka, spróbujemy coś na tym. I podpięliśmy to pod Leslie. No i tak naprawdę jakby baza całego instrumentu powstała na tym. Tak. baza całego utworu powstała na tym instrumencie, i to było naprawdę, no, super brzmienie. Tak. Także można, można takie rzeczy powyciągać. I cała historia. W ogóle chodzi o, to, chodzi o tą historię. Chodzi o tą iskrę. I tutaj nie ma znaczenia, czy to jest cyfra, czy to jest analog. Nie? Czy to jest drogie czytanie. Nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Historia. Właśnie tego drogie czytanie chciałem, cię, yy, chciałem się teraz złapać. Czy, bo w mojej głowie tak trochę jest, mhm. że jeżeli chcę coś ponagrywać analogowo, to będzie mnie to kosztować dużo więcej, niż jakbym chciał to samo zrobić cyfrowo. Mhm. Czy tak jest? Yy, ogólnie tak. Ogólnie tak jest z tego względu, że na um, nagrania, znaczy sprzęt ogólnie analogowy jest no, droższy. No to jest prosta, prosta matematyka um, i wymaga też trochę czasem więcej czasu, um, a czasem zupełnie też nie. nie? W sensie, jeżeli um, możesz na przykład um, wiesz, nagrywać płyt, wynająć studio, gdzie jest szpula, robić wszystko na taśmę i nagrywać wszystko track by track. To wtedy w ogóle koszty i ci idą do w ogóle... Tu demon. Nie? Um. Ale możesz też wynająć studio tego typu na jeden dzień, jeżeli wcześniej się przygotujesz. Będziesz wiedzieć wszystko, co chcesz robić. Tak kiedyś robiono ogólnie. Dzisiaj, o wiele, dzisiaj i tak to jest o wiele bardziej osiągalne niż było kiedyś. Kiedyś trzeba było mieć finansowanie wytwórni albo w ogóle wręcz wytwórnie miały swoje studia, bo to było tak nieopłacalne, żeby mm. budować studio do no, wielkie nagraniowe, że robiono to tylko i wyłącznie po to, żeby... żeby Móc produkować muzykę. Um, I um, dzisiaj, jeżeli, jeżeli, jeżeli faktycznie to jest coś, czego potrzebujesz, to um, i przygotujesz się do tego, to wtedy możesz nagrać dużo w bardzo krótkim okresie czasu, i, i, i to też jest o wiele bardziej gotowe już na sam koniec, niż, niż jakbyś miał to nagrane w cyfrze na przykład, albo za, może nagrane w nagranie w cyfrze to jest może niezbyt nie precyzyjne, ale y, jeżeli miałbyś to nagrać, zrobić połowiczne ruchy i potem to jeszcze przetwarzać, mm -hmm. tutaj wysyłać gdzieś do miksu, w ogóle mnóstwo poprawek i tak dalej, to cały czas nie jest to, nie? A jeżeli to jest praca na takim żywym organizmie, jesteś w pełni obecny, świadomy, y, wiesz, co chcesz zrobić, to Wcale nie, może, nie, nie, okazuje, nie okazuje się, że to jest o wiele droższe. Bardzo ciekawe. Teraz, jak o tym mówiłeś, to przyszło mi tylko do głowy, że e, jakbym chciał analogowo robić te rzeczy, które robię w tej chwili w cyfrze, mm -hmm. to myślę, że jeden Jedna rzecz by mi sprawiała problem, w sensie wymagałaby ode mnie większego skupienia, mhm. czyli e, brak kwantyzatora w, e, tak. w, w, w trakach, które są tak naprawdę tylko po to, żeby wypełnić jakieś, jakąś mhm. część spektrum, bo jednak no, to jest ogromna przewaga cyfry, że tak. po prostu siadasz, wbijasz te 16 taktów, czy ile chcesz. Nawet jeżeli te rzeczy są lekko poprzesuwane, to jednym przyciskiem e, sobie to kwantyzujesz i, i, i to jest gotowe. Um. No i to jest potężna zaleta cyfry. Yy, I też z tego namiętnie korzystam, kiedy trzeba. I yy, no tylko, wi wiadomo, no nie. Yy, to jest coś takiego, że yy, można się w tym też yy, zapętlić, yy, i można z tego zrobić swój sposób pracy, nie? że ogólnie właśnie to jest, to jest te, ta to jest trochę ten taki upiór, demon, który w ogóle trochę na nas czycha, że. Yy, że jeżeli wiemy, że mamy mnóstwo możliwości, że możemy to poprawić, to troszeczkę mo może zejść taki, że a dobra, to podrówna. No, zagrałem jakoś trochę po to, to podrównam. Nie? Ale właśnie w tych wszystkich przesunięciach i tak dalej tam są emocje. Um, i jeżeli za bardzo czasami wiesz czasami to nie ma znaczenia bo tak jak mówisz są jakieś traki w tle nie? które w ogóle dla których to nie ma znaczenia przyspiesza to w ogóle proces też kosmicznie ale jeżeli masz um, um, jeżeli masz jakiś nie wiem masz singer songwritera tak Kto, czy songwriterkę yy, i jest, forma jest bardzo skromna, to wsze, wszelkie cięcia będzie słychać, więc dlatego, na przykład, to by fajnie było zrobić w, w formie e, takiej analogowej i to wymaga to od ciebie przygotowania po raz kolejny, mogę powiedzieć. Nie? Ja sobie też tak myślę, że. Chyba bardzo dobrą drogą jest w ogóle właśnie używanie tych takich wyrównywania do siatki i różnych innych takich rzeczy, które są po prostu nienaturalne, no bo jakby ideał jest nienaturalny siłą rzeczy, tak. tylko do rzeczy, które są w tle. A jeżeli jakiś instrument gra linię po prostu, jakąś melodyczną, czy cokolwiek innego, właśnie bardziej rozbudowanego, to też uważam, że no te wszystkie takie nieidealności wpływają po prostu na późniejszy odbiór utworu tak. w taki, a nie inny sposób chciałem pójść w trochę innym kierunku teraz, uh -huh. bo wyobrażam sobie też, że większość ludzi, którzy będą słuchali tego odcinka, pracuje no właśnie też między innymi ze względu na te koszty, o których mówiliśmy wcześniej, głównie w cyfrze uh -huh. i mam do ciebie pytanie, gdyby takie osoby stwierdziły, że chcą teraz zacząć bardzo powoli dodawać kolejne analogowe rzeczy do swojego, do swojego repertuaru i tak dalej, to o jakich instrumentach warto pomyśleć na początek, żeby przenieść się ze strefy cyfrowej do tej ze sfery cyfrowej do tej sfery analogowej? Myślę, że w ogóle jeden um, dobry przedwzmacniacz i mikrofon to jest w ogóle klucz. Każdy z nas ma no nie, wiem, mamy jakiś nasz główny instrument albo go nie mamy. Um, to też jest ważne. Um, ale wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli myślimy o czymś, co mogłoby być analogowe, to nawet ja, ja pamiętam, też zaczynałem od takiego, że miałem dosłownie, no nie wiem, jeden mikrofon jeden i jeden dobry przedwzmacniacz. I to po powoli zaczęło się ciutkę rozrastać. Um, więc od tego, od tego bym zaczął, um, ale to też nie musi być, nie wiem, szur 57 i taki klasyczny mikrofon i jeden dobry preamp to jest, to jest z tym można zrobić naprawdę cudowne rzeczy nie wiem chociażby żeby bon pierwszy pudełko boniver nie więc tak od tego bym zaczął okej okay. pytałem cię co prawda o instrument a ty powiedziałeś o... aha o instrument o, okej okay, o instrument Wiesz, każdy, każdy ma, to jest mocno preferencyjna rzecz. I dlatego, właśnie, myślę, że instrument ma nie ma większego znaczenia w kontekście, um, może inaczej, Dro, drogie instrumenty, czy nie wiem, jakieś takie bardziej potężne, one potrafią być bardziej wszechstronne. Przykładowo, nie zawsze, ale jeżeli masz świetną gitarę, na przykład, e, czy świetny fortepian, to one są wielowymiarowe. Możesz na nich zrobić dużo rzeczy. Mhm. Ale jeżeli masz instrument, który jest bardzo tani, masz kup, pójdziesz na młyn i kupisz w ogóle jakiś tani syntezator i zrobisz na tym numer yy, i go znasz yy, i to wszystko hula, no to, yy, to się zgadza, nie? Yy, yy, to wszystko się zgadza. Yy, ale tutaj właśnie bym po prostu wrócił może nawet do tego, żeby starać się pracować z jak największą liczbą ludzi. Każdy. Yy, żeby, żeby było tak, że wiesz, ja nie wiem, ja gram nie wiem, na gitarze, ty, ty grasz, na czym grasz? Na klawiszach. Na klawiszach, tak? Ty masz jakiś dobry klawisz, ja mam dobrą gitarę. Ktoś tam ma dobry bęben. I, i z tej, wiesz, z tej, z, tej, z tej mieszanki mamy super grupę, na przykład, myśląc tak, jakością instrumentów, nie? ale myślę, że instrumenty są przedłużeniem. Tego, co człowiek chce powiedzieć, i nieważne jest, czy jest drogi, czy, czy, czy nie. Ja, myśląc o tym, o tym, jakie instrumenty można by najpierw spróbować wyciągnąć z tej sfery cyfrowej, to zawsze myślę o dwóch grupach: dęciaki i skrzypce. Jeżeli są takie możliwości, to naprawdę są wybitne wtyczki, które emulują te instrumenty. Szczególnie jeśli chodzi o, o w ogóle smyki, nie? no bo smyki jakby smyki jest łatwo zsyntezować, Tak. To, to po pierwsze, a po drugie, już te, te nowoczesne wtyki no, no brzmią super. Tak. Ale ja z mojego doświadczenia wynika, że po prostu dobry skrzypek, zagra to po prostu dużo lepiej niż ty jesteś w stanie na klawiszach sobie to no wyklikać. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To mogłoby być też w ogóle męka. W ogóle siedzisz i automatyzujesz wszystkie parametry, żeby to brzmiało naturalnie. A możesz to zrobić, wiesz, yy, zaprosisz yy, yy, osobę, która na tym zagra, na tym instrumencie i zrobisz to w godzinę i już będziesz miał track gotowy w ogóle do pełnego wykorzystania. Nie? I on będzie brzmiał świetnie. Yy, tak, I, a, a z drugiej strony. Yy, tak jak mówisz o. o jak, jak powiedziałeś o smykach, to ja na przykład bardziej pomyślałem o całych sekcjach. Mhm. Nie? Sekcjach smyczkowych, to już w ogóle jest. Yy, yy, to zazwyczaj jest instrument tła mhm. i yy, one mają. Wiadomo, nic. Yy, jeżeli będziesz miał wybór, to żeby zrobić nagranie, nagrać orkiestrę w studiu czy na sali koncertowej, no to wiadomo, że każdy to wybierze, no, prawda? Yy, i faktycznie ta różnica będzie, bo będzie skrojona pod Ciebie, pod, pod to, co robisz, ale na maksa można sobie dobrze optymalizować. To wszystko, nie? więc niektóre rzeczy aż tak nie mają znaczenia. Myślę, że największe znaczenie w tym wszystkim mają właśnie solowe instrumenty, tak jak wspomniałeś, że jakieś takie, które są na pierwszym planie, im bardziej oszczędna forma, tym jest to bardziej, bardziej słyszalne. Ale koniec końców mi się wydaje, że właśnie wchodzi w tym wszystkim o ludzi. Ludzie są w tym wszystkim najważniejsi nie? i że warto, um, warto, warto na to zwrócić uwagę najbardziej. Chciałem Cię o jeszcze jeden instrument zapytać. Instrument, który jest najbardziej złożony, jeśli chodzi o kwestie nagraniowe i później umieszczenie tego w miksu, a właściwie grupa instrumentów, bo chodzi mi tutaj o perkusję. Mhm. I przez bardzo długi czas mówiło się, że no, w ogóle nie ma szans, żeby syntetyczna perkusja brzmiała dobrze, mhm. w sensie, żeby, żeby emulacja perkusji brzmiała dobrze, no, ale nie czarujmy się, już tak nie jest, bo tak. na przykład um, perkusje logicowe, drummer logicowy jest w stanie ci zrobić to tak, że się nie połapiesz. Mhm. Że, że to nie jest zagrane przez żywego człowieka. Tak. I jestem ciekaw, jakie ty masz do tego podejście. Um, na pewno perkusja nie jest dla mnie, według mnie, najbardziej skomplikowanym instrumentem do nagrania. O, to ciekawe. E, fortepian jest. Okay, dobra. Bo tam jest, masz jeden instrument, w którym masz całe spektrum, mhm. dosłownie, i w ogóle sfazowanie tego odpowiednio, w odpowiedniej formie, tak żeby nie było żadnych problemów. Jest rzeczą, która wymaga praktyki, doświadczenia, dobrych narzędzi itd., tak dalej, tak dalej. Fajnej przestrzeni też. Jeżeli chodzi o bębny, ja zawsze mam coś takiego, że czasami ludzie mnie pytają w ogóle, co można zrobić, żeby jak najbardziej przybustować w ogóle, tak wiesz, podnieść jakościowo w ogóle, nie wiem, ten utwór, tak produkcyjnie. To można albo nagrać, jeżeli faktycznie chcesz mieć żywe bębny, to nagrać je, albo, albo nagrać wokal. To są takie dwa elementy, nie? które najbardziej zmieniają naszą percepcję w ogóle tego takiej jakościowej. Jakościową percepcję. Ja mam do tego podejście takie, że ja jestem trochę geekiem bębnowym, mimo że sam nie jestem bęb, bębniarzem. Um, uwielbiam stroić bębny um, i zawsze um, jeżeli. Chcę mieć żywy bęben, na którym gra człowiek, to zawsze wybiorę człowieka grającego na bębnie. I tutaj umyślnie używam stwierdzenia człowiek grający na instrumencie, bo um, ten człowiek jest tutaj kluczowy. To jest tak jak, wiesz, tak jak miałem z tym modelem, e, mówiłem wcześniej o tym modelu e, cyfrowym syntezatora, nie? że to jest jeden, e, gra, wszyscy gramy na tym samym syntezatorze. Jeżeli będziemy korzystać z um, jakiegoś, nie wiem, tak jak w Logiku jest ten, ten dramer, no to ten perkusista będzie grał na większości w większości numerów czasami to ma znaczenie, czasami to nie ma znaczenia mi się też zdarzało takie sytuacje, że w ogóle taki potężny w ogóle bęben Superior Dramera zagrany bardzo brzmiący akustycznie, ale zagrany tak bardzo słychać, że to jest MIDI nic nie było w stanie tego powtórzyć tak? ale, ale nastrojenie bębna względem numeru to jest układanie, to jest trochę jak gotowanie, układanie klocków różnych, nie? I ten bęben czasem jest podstawą, czasem jest gdzieś w tle. Jest w nim dużo detalu, też wypełnia całe spektrum, dlatego ja zawsze przykładam dużą uwagę do tego, żeby, żeby był to instrument, który, w którym faktycznie... Słychać tego konkretnego człowieka, bo ja w, w, w tym konkretnym, na tym konkretnym instrumencie ustawionym w ten konkretny sposób, w tej konkretnej przestrzeni, w kontekście tego numeru. Więc to jest wielopoziomowa sprawa, ale więc to czasami, wiesz, czasami może być tak, że ustawiamy bęben cały dzień, w ogóle stroimy i tak dalej, bo w tym numerze to ma znaczenie, a czasami po prostu stawi się jeden wstęgowy mikrofon nad, nad zestawem i po prostu on jest, wiesz, nienastrojony, ale o to w sumie trochę chodzi, nie? Więc we wszystkim najważniejsza jest intencja. E, to jestem też ciekaw, jeśli chodzi o bębniarzy, mm -hmm. bo ja mam... Mm, ja mam taką perspektywę, że jak masz dobrego instrumentalistę, takiego naprawdę dobrego, czy mówimy tutaj o klawiszowcu, o pianiście, czy mówimy o gitarzyście, czy o basiście, czy, czy o kimś, kto operuje, nie wiem, dęciakami, to on w zdecydowanej większości gatunków sobie poradzi. Wiesz Jak zaprosisz go, żeby zagrał ci coś na, na twoim numerze i on posłucha trochę, jak się gra w tym gatunku, to to zrobi. A wydaje mi się, że z bębniarzami tak nie jest. W sensie bębniarze... Nawet jeżeli są technicznie bardzo dobrzy, to oni jakoś są bardzo wyspecjalizowani w danym gatunku i szczególnie z graniem nieco delikatniej mają spory problem. Czy ty też spotkałeś się z takimi sytuacjami? Um, wiesz co, jeżeli... Um, powiem tak, czasami robimy po prostu... Wiedząc, że um, nie wiem, teraz produkuję taką synth popową płytę, um, gdzie zdecydowaliśmy, że chcemy mieć bęben, ogólnie akustyczny? I dobrałem, zaprosiłem do tego, mojego, do tego projektu mojego kolegę, który jest perkusistą jazzowym i w ogóle nie gra, tak że w ogóle, tak wiesz, potężnie, mhm. bo o to chodziło żeby żeby było jak najwięcej takiego ludzkiego dotyku w brzmieniach, które ustawiliśmy. Nawet ta akustyczna perkusja brzmiała bardzo tak syntowo, już na samych mikrofonach, nie? Z samego instrumentu. Um, więc myślę, że to jest też kwestia po raz kolejny powiem, intencji. Że Możesz dobrać Możesz, nie wiem, odezwać się do konkretnego, konkretnej osoby. Um, przedstawić jej plan działania i ona może być na to otwarta otwarta, albo nie. Um, I ja nie miałem jakoś takich sytuacji, żeby, żeby ktoś był. Um, nie wiem, nieplastyczny w swoich, w swoich działaniach i żeby, żeby to wynikało. Stricte z tego, na jakim instrumencie y, instrumencie gra. Bardziej to są kwestie wydaje mi się, charakteru i woli współpracy, co jest w ogóle najważniejsze w studio. Że y, wydaje mi się, że y, ja na przykład bardzo sobie cenię y, otwartość, bo to jest zawsze praca nad że, no, nawet jeżeli mamy do nagrania po prostu partię. Y, Otwartość na, na propozycje z zewnątrz i wokół w ogóle taką wolę współpracy. Um, e, nawet jeżeli, nie wiem, e, jest to osoba, która zazwyczaj nie gra w tym gatunku muzyki, albo nie, wiem, nie, ma, nie ma jakiegoś potężnego skilla, nie? to po prostu trochę poświęcimy więcej czasu albo będziemy musieli wypróbować dużo różnych rzeczy, pójść na pewne kompromisy. Um, i, I koniec końców dojdziemy do tego punktu. Tylko właśnie to jest kwestia te, tej takiej wiedzy i tego um, przegadania nawet ze sobą uprzednio, że kogo chcę do tego, tego, tej akcji zaangażować. Nie? Um, I tutaj mogę po raz kolejny wrócić do komunikacji. Nie? Że ona jest bardzo ważna, bo wtedy, um, wtedy jeżeli, jeżeli to wszystko wiesz, to nie ma tych sytuacji. Nie, nie ma tych rozterek. Um, um, bo podejmujesz dobre decyzje i takie trafne decyzje, które sprawiają, że potem się nie cofasz. Super. Dale, do, 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 dosyć daleko od tego odszedłem, ale, 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 ale um, właśnie nie ma. Um, nie ma, nie ma tutaj prostych odpowiedzi. Właśnie to wszystko zależy. Wie, to wiem, że to jest taki na maksa wyświechtany slogan, ale naprawdę tak jest. I to jest też przerażające, bo to jest ocean ogólnie. Ale w, w momencie, w którym zaakceptujesz, um, że to jest ocean, i że jesteś na otwartych wodach, i że wszystko robisz po raz pierwszy w pewien sposób, nagle jest trochę prościej. Bardzo ważna myśl warto ją sobie zapamiętać tak. chciałem wrócić na chwilę jeszcze do kwestii technicznych mhm. bo to jest, to jest pytanie takie które bardzo często się pojawia wśród nie tylko początkujących, ale takich którzy chcieliby trochę bardziej wejść właśnie w te kwestie sprzętowe mhm. I jestem ciekaw, jakie ty masz do tego podejście czy na samym początku warto zainwestować w Trochę lepszy mikrofon niż te najbardziej podstawowe. Ja mam tutaj taki przykład, bo zwykle jak zwykle jak się mówi o tym, że tam pierwszy mikrofon potrzebujesz kupić, to się mówi o wielkomembranowcach. Bo to jest taki mikrofon, który jest dosyć, dosyć elastyczny i można różne rzeczy nim ponagrywać. A że najczęściej odnosi się to do, do singer-songwriterów na przykład. No mhm. to, to taki mikrofon fajnie się nadaje do nagrania i wokalu, i, i, i gitary. E, no i jednym z takich, z takich tańszych modeli, które są często polecane, to jest na przykład Audiotechnika AT2020. Mhm. E, ja powiem szczerze, ostatnio kupiłem po raz pierwszy w życiu troszeczkę droższy mikrofon z trochę wyższej półki. Z tym droższy też bym nie szalał, bo kupiłem go używanego i tam za połowę ceny praktycznie go wyrwałem. Ale kupiłem sobie SE 2200. Mhm. I to jest, to jest mikrofon z transformatorem. No i widzę skok jakościowy po prostu niesamowity. Mimo, że wcześniej korzystałem z SAX1, który też jest naprawdę fajnym mikrofonem w tej półce cenowej, no to ten skok widzę po prostu jak mało muszę robić, na przykład przy wokalach, bo najczęściej używam właśnie. go do nagrania wokali. No i właśnie, to jest pytanie: jakie Ty masz do tego podejście? Hmm. Myślę, że właśnie na początek na pewno. Ja pamiętam, kiedy ja się uczyłem tego wszystkiego, też um, yy, kiedy uczyłem się już tak bezpośrednio o fachu, no to uczyłem się w studiach i tak dalej, więc miałem możliwość próbowania wszystkiego, w ogóle naprawdę drog, drogich mikrofonów, świetnych yy, sprzętów i tak dalej, gdzie w ogóle tylko sufit był ograniczeniem. Yy. Ale w domu jednocześnie też jako rozwijający się producent miałem podstawowy setup. I wtedy e, e, wtedy dużo też e, zderzając z tego, co słyszałem od moich starszych kolegów, realizatorów czy producentów, e, i też konfrontując to z możliwościami, które, które miałem, wtedy e, doszedłem do wniosku, że warto jest. Na początek w ogóle obyć się z mikrofonem. I niekoniecznie to musi być mikrofon, który słyszy wszystko. Nie bez powodu, wiesz, gdyby, gdyby był jeden mikrofon, który jest świetny, to wiesz, w, w zdjęciach ze studiów byś widział jeden model mikrofonów mhm. na całym świecie, nie? A to trochę nie o to chodzi. Więc często właśnie się też. Właśnie, że mikrofony pojemnościowe są najlepsze. Nie. No, są, ale one słyszą bardzo dużo e, i czasami nie chcemy, żeby to, żeby to słyszały. Nie? Po drugiej stronie spektrum mamy mikrofony wstęgowe, które tego detalu mają mało, ale niejednokrotnie mają dużo takiego ciała e, e, i e, i troszeczkę, nie wiem, jakieś rzeczy, których nie, nie chcemy usłyszeć, tak jak, nie wiem, postawimy przed gitarą akustyczną, to nie słyszymy tak bardzo tych wszystkich, nie wiem, uderzeń palca o strunę, w ogóle przesuwania, czy tak dalej. Bo to nie ma znaczenia. Tego nie chcemy, nie? Po środku jest mikrofon dynamiczny. I dlatego ludzie tak uwielbiają Shura 57, czy jakikolwiek. To może być, to może, mogą być różne mikrofony dynamiczne, ale one są super do tego, żeby zacząć... I nauczyć się pracy z mikrofonem. Bo to jest cały czas um, kwestia tego. Um, z innymi kwestia, jakiego, kwestia słuchania, i kwestia wyciągania wniosków. Um, I uczenia, powo powolnego uczenia się um, wszystkich rzeczy po kolei. Um, I wychodzę z założenia, że. Że na takim jednym mikrofonie, nawet i ze średniej półki, nawet dynamicznym, cokolwiek, można umiejętnie jest z niego korzystając, um, można zrobić bardzo dużo. Bardzo dużo. Um, jest też coś takiego, że po pewnym czasie przestaje ci to wystarczać i zaczynasz szukać dalej. Nie? I kupujesz, nie wiem, jakiś mikrofon, i um, no on jest super, nie? I masz pierwsze wow, a potem w, w ramach upływu czasu zaczynasz dostrzegać jakieś, a, no tutaj nie do końca pasuje i tak dalej, i tak dalej. Koniec, koniec końców się okazuje, że go sprzedajesz, czy coś, nie? Myślę, że to jest, no nie wiem, zaleta, zaleta chociażby pracy dla mnie w studio była taka, że mogłem to wszystko usłyszeć i od wiedzieć do, jak sobie to, ten arsenał po kolei budować, Um, ale jest coś takiego, że, um, że trzeba, trzeba znaczy ogólnie słychać tą różnicę, jak kupisz trochę, trochę lepszy mikrofon um, i po prostu potraktować to jako, um, jako kolejny kroczek Jak mówiłeś o tych dynamicznych mikrofonach i o tym, co, co można z nich wyciągnąć, to wydaje mi się, że już kiedyś o tym wspominałem w podcaście ale te mikrofony, do których my dzisiaj mówimy to są ProDype TT1 ProLanen mm -hmm. Wspaniały mikrofon za 110 zł. Oczywiście. I naprawdę takie rzeczy, jakie, jakie nim nagrywaliśmy, i koncerty, jakie, jakie nagłaśnialiśmy tymi mikrofonami, bo naprawdę zdarzało się nie tylko do Werbla je brać, ale, ale dużo więcej rzeczy łącznie z, na przykład ukulele w trakcie koncertu mm -hmm. nagłaśniać tymi mikrofonami. No, to jest coś niesamowitego. Że, że za taką cenę można taką jakość uzyskać i coś, co, co da ci po prostu możliwość zrobienia tego, żeby to brzmiało spoko. Pa, powiem ci więcej, ja mam, e, ja mam mikrofon Grundiga. Takiego w ogóle kupiłem za 20 zł na młynie. Bardzo mi się spodobał, bardzo ładny design, ale plastik jak cholera. Nie? E, z lat 60. E, no i przeleżał u mnie rok w szufladzie. Nie? I któregoś razu stwierdziłem, że go użyję. I postawiłem go w ogóle, zazwyczaj próbuję na wokalu, no bo to jest za, zawsze taki fajny ten, więc postawiłem go obok drogie, drogiego, pojemnościowego mikrofonu. Ten mikrofon za 20 zł i miałem takie oczy mi się w ogóle otworzyły, w ogóle jak on brzmi jak on świetnie brzmi. Się okazało, że niejednokrotnie w tych sytuacjach wykorzystuję go w takiej formie, że do miksowe drogi mikrofon do mikrofonu za dwie dychy. I on jest świetny. I ja w ogóle na każdej sesji nagraniowej go używam. Nie, Nie ma góry. Nie ma dołu, ale ma taki piękny środek, który robi wszystko. Nie? Więc, yy, No i tutaj możemy też wrócić do właśnie do tego, że to, to, to nie ma znaczenia. Ale on jest jednowymiarowy z kolei, nie? On robi jedną rzecz świetnie. Mhm. Potem kupiłem ich pięć na Oliksie. nie? <śmiech> <śmiech> Żeby mieć na, na, wszelki, na wszelki wypadek i yy, móc też postawić ich kilka. Yy, więc yy, no tak, tak po prostu trzeba słuchać, trzeba słuchać i nie przejmować się wiesz to, co ja teraz mówię na przykład, czy ogólnie czy mówimy, to też trzeba wziąć to są nasze doświadczenia. Ja mogę Wam powiedzieć, że no nie wiem, to jest super, ale... Wam to się może totalnie nie podobać, to będzie ok. Jasne. Ja mam teraz w głowie dwa najśmieszniejsze użycia mikrofonów, jakie widziałem. Jedno, Robert, o którym już wspominaliśmy wcześniej, kupił swego czasu mikrofon, który jest zrobiony z puszki po kukurydzy. Mhm. I nagrywaliśmy nim coś kiedyś, i no, do niewielu zastosowań on się nadaje, ale rzeczywiście użyliśmy go w utworze. A druga rzecz, i to widzę coraz częściej, coraz więcej realizatorów, nagrań, i realizatorów dźwięku używa w nagraniach mikrofonów pomiarowych, mhm. do, różnych, do, do różnych instrumentów. To też jest bardzo ciekawe. No i to oczywiście są najczęściej mikrofony pomiarowe z najniższej możliwej półki, czyli takie, które kosztują tam jakieś grosze zupełne. Tak. Ale rzeczywiście się tego używa, także to jest, to jest dla mnie ciekawe. Chciałem Cię zapytać o to, czy Ty w swojej pracy producenckiej, ale też kiedy robisz miksy, korzystasz z AI? Hmm. Pytanie, co nazwiesz AI? No bo na przykład, nie wiem, są jakieś, tak, nie wiem, kwanty, kwantyzator to też jest w pewien sposób AI. AI. Nie. Um, nie. Na ten moment, znaczy mam na przykład, mam pluginy, które są oparte na uczeniu maszynowym. tak? Że masz modelowanie jakiegoś analogowego, nie wiem, kompresora czy korektora, który jest zrobiony. Ten model jest na bazie uczenia, właśnie maszynowego czy sztucznej inteligencji. Ale nie, nie jeszcze nie jest to na tyle jakoś. To jest nośny temat teraz, bardzo. Ale ja jeszcze nie znalazłem na niego zastosowania e, takiego bezpośrednio, albo przynajmniej nie wiem o tym, że, wiesz, że, żebym, żebym, że, że coś, co, coś, co robi, wykorzystuje jakąś magiczną technologię AI. Okay. E, a korzystasz z takich wtyczek typu SUV, dwójka albo Silk? E, tak, z SUV-a korzystam. No właśnie, no to, to jest w sumie to jest to, to, AI-owe, to, to no? to jest, to jest AI tak, racja. racja. E, właśnie, ale korzystam z nich niezwykle rzadko. Um, bo ja jednak mimo wszystko w dużej mierze pracuję nad rzeczami, które sam nagrywam. Więc na poziomie mikrofonu staram się, żebym nie musiał używać tego typu Jasne. narzędzi. Nie? Więc, um, 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 więc nie jest to jakaś... Dlatego pewnie na początku nie skojarzyłem. Um, um. Właśnie, to, to, one się czasem przydają w momencie, w którym dostaję traki do miksu. Na przykład, miksuje album, który nie wiem, został, W którym nie brałem udziału w nagraniach czy coś. Czasem, czasem się tak zdarzy, że, że potrzebuję użyć tego typu narzędzia. Ale to jest tylko jakieś takie uzupełnienie. Ja właśnie kupiłem chyba za dwa miesiące temu Silka. I tak jak się nim, po prostu zachwyciłem się nim na początku, tak teraz widzę, że ja go używam jako dsr tylko. Mm. Tak naprawdę nie korzystam w ogóle z tych wycięć w dole i w środku pasma, no bo też staram się wiedzieć, co nagrywam i właśnie dojść do tego, żeby to brzmiało po prostu dobrze i, 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 i nie zbierało tych rzeczy, których, których tam nie chcę. Tak. Natomiast jako DSR się bardzo dobrze jest dużo tańszy od Sufa. Tak. <laughs> um. Idąc troszeczkę dalej jeszcze, chciałem cię zapytać, czy ty korzystasz z jakichś wtyczek masteringowych takich typowo, typu ozon na przykład? Nie, z ozona nie korzystam. Yy, I to też jest z, z tego względu, że ogólnie nie lubię takich multituli. Yy. 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 Yy, poczuję, że w trochę zac z, z bardzo zaczynam polegać na ich. takiej. Yy, Magi, że one są do wszystkiego i robią za mnie trochę rzeczy. Nie? Więc staram się być bardzo obecny w tym, co robię, więc mam jakąś grupę narzędzi, ale raczej um, podchodzę do tego, jak nie wiem, dostaję na przykład, albo sam robię master, albo dostaję do, coś do masteru, to buduję, mam jaką, jakiś zbiór swoich narzędzi i potem sobie buduję tylko łańcuch tych y, 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 narzędzi po kolei. Kolejności. Żeby. Po raz kolejny, biała kartka. Nie? Żeby być jak najbardziej obecnym z muzyką, która. przy której pracuję. I. I żeby tak po prostu zrobić to. W, wiedzieć, co się, czego, czego się odczekuje ode mnie w tym, w tym konkretnym wymiarze. I pod, indywidualnie do tego podejść. nie? Super. Zbliżamy się już bardzo do końca naszej rozmowy. E, niezwykle wciągającej i ciekawej, myślę. Możemy byśmy że... gadać w wieki o tym. Absolutnie. E, natomiast no, format podcastowy też ma pewne swoje ograniczenia. Tak. E, I na sam koniec chciałem Cię zapytać o, to, o Twoje przewidywania dotyczące tego, jakie będą dalsze losy analogowego sprzętu nagraniowego. Czy będzie tak, że wszystko już wejdzie w cyfrę? Czy też ten analog zawsze będzie obecny? Nie wiem, szczerze mówiąc, bo to jest. Um, jeżeli. Um, Mówi się, że moc obliczeniowa co roku się podwa podwaja, tak? Jak... To już chyba przestało działać. Tak, tak. E właśnie do docieramy do takiego punktu, w którym nie możemy już wy wycisnąć więcej z tej cyfry. Nie? Jesteśmy w takim momencie przejściowym. Dużo się mówi o, nie wiem, o komputerach kwantowych czy coś w tym stylu. Jeżeli ta moc obliczeniowa skoczy bardzo wysoko, a są ku temu szanse, no to. Wtedy zacznie się w ogóle prawdziwa jazda, jeżeli chodzi o, o podmiany. I ja nie, totalnie nie wiem, co wtedy będzie. Um, myślę, że dopóki. Um, wszel, wszelkie rzeczy będziemy używać, dopóki ludzie będą widzieli w nich wartość. Um, więc. Używanie z powrotem a wiesz, były czasy, w których był tylko analog, i potem był wielki szał na cyfry w latach 80. i 90. Potem w latach 2000. te analogi trochę wróciły jako kontrkultura, nie? Mm -hmm. w, w produkcji muzycznej i ogólnie w nagraniach i tak dalej, że znowu nagle taśma zaczęła być fajna, a nie zaczęła być takim w ogóle: o Jezu, znowu w ogóle wszystko, wszystko, wszystko tracę, muszę, wiesz. Um, bo to jest ogólnie bardzo niedoskonały nośnik, wbrew pozorom. I. Um, yy, jeżeli, patrzy, jeżeli patrzymy na to przyszłościowo, to, to analo, analogowe na razie to jest, to jest bardzo, tak jak wcześniej mówiliśmy, to jest nadal mimo wszystko bardzo taka ludzka technologia. I dopóki ludzie są, to ona będzie. <laughs> um, bo ludzie chcą się ze sobą spotykać, chcą się tworzyć rzeczy na miejscu w jakiejś takiej organicznej formie, a to temu sprzyja. No i w wielu przypadkach brzmią po prostu świetnie i dobrze, i, i uzyskujesz te efekty bardzo szybko. Nie? A co będzie dalej? Zobaczymy. Ja myślę, że to będzie trochę tak jak z koncertami. Mierzch koncertów średnio chyba raz na 5 lat jest ogłaszany. Tak, a tak. Absolutnie jest to niemożliwe. Właśnie tak. ze względu na to, kim my jesteśmy jako ludzie tak. i tym, temu, że potrzebujemy tej energii, potrzebujemy tego spotkania i tak, tak. dalej. Także tego sobie życzmy uh -huh. przede wszystkim. Dobrze, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja była niezwykle, dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Była niezwykle wciągająca. Na sam koniec odcinka, tak jak zawsze, dziękuję również moim patronom, dzięki którym te odcinki mogą powstawać. Dziękuję tym, którzy są na odpowiednim progu, żeby ich wymieniać na koniec odcinka, czyli Kuba Kośmiński, Stefa Pluta, Igor Stobiecki, zespół St. Flowers i nowość dzisiaj Kuba Holik, Kuba, bardzo dziękuję za dołączenie do tej grupy. Jeżeli chcielibyście i wy do nich dołączyć, to zapraszam na patronite.pl, ukośnik cierpienia młodego muzyka. Jeżeli ktoś chciałby nam postawić wirtualną kawę, można to zrobić na buycoffee.to, ukośnik cierpienia młodego muzyka. A na koniec, tak jak zawsze, poproszę cię o muzyczną polecajkę. W kontekście rozmów o cyfrze i analogu ostatnio poznałem zespół Weatherday. Znaczy projekt, to jest w ogóle jeden, jeden kolej ze Szwecji. Um, robi na maksa cyfrową gitarową muzykę. Jest świetna. W ogóle przestery na interfejsach. W ogóle to jest to, narzędzie twórcze. To jest przyszłość, słuchajcie. To jest, no, to jest nowy, nowy przester. W ogóle przesterowany interfejs. No i teraz jak to zrobić, jak autogeiny powchodziły i w ogóle no, no, zabezpieczenia. Kontrkultura, widzisz, kontrkultura. Um, I naj, moją ulubioną piosenką jest My Sputnik Sweetheart. Weatherday My Sputnik Sweetheart. Polecam szczerze. Super. Z mojej strony natomiast autopromocja, bo dzisiaj w poniedziałek, kiedy nagrywamy ten odcinek, swoją premierę ma utwór, przy którym grzebałem co nieco i moją dzisiejszą polecajką jest Ignacy Puślecki w utworze Koszulka Ramons. Się starli Ramonsi tylko z koszulki Kupiłem koszulkę z zespołem Ramons Kupiłem koszulkę Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Również dziękuję. I na razie? Na razie trzymajcie się ciepło.